Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, no, który się przejawia na różne sposoby. Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o jednym z tych sposobów, o chaosie właśnie emocjonalnym, o chaosie wewnętrznym. Ostatnio opowiadałam o dynamice rodzinnej, o dynamice w rodzinie. Jak to, no właśnie, jak to jest w tej rodzinie, ponieważ jest nas sporo. I sporo czy nie sporo, ale to zawsze są dwie osoby, to już tam się tworzy jakaś dynamika, jakiś konflikt, jakieś rozwiązywanie konfliktów, szukamy właśnie rozwiązań i tak dalej. Każdy ma swoje upodobania, każdy inaczej widzi nasze relacje, widzi siebie, widzi tą drugą osobę. W związku z czym mamy różnego rodzaju dynamikę. Więc to opowiadałam o tym, ale dzisiaj chciałam pociągnąć temat, że jedną z konsekwencji bardzo często dynamik w rodzinie, tego jaka jest moja rodzina, jacy są jej członkowie i tak dalej, jest to jakby podstawą do pewnego rodzaju narzekań, do pewnego rodzaju niezadowolenia i chęci zmiany. Ja na przykład bardzo się często spotykałam z czymś takim, no do tej pory się spotykałam, ktoś przychodzi do mnie z dzieckiem i mówi: proszę panią, on jest niegrzeczny, on mnie nie słucha, czy ona. I proszę coś z tym zrobić. Teraz dużo się spotykam z nastolatkami, to znaczy z rodzicami nastolatków, którzy mówią: no bo wie pani, tu trzeba coś zrobić, bo za chwilę będzie za późno, a z tym się nie da żyć. Ja tak nie daję rady. I no i właśnie, jest takie w nas niezadowolenie. I to, do czego ja najczęściej zachęcam, namawiam, to jest zauważenie wszystkich osób, wszystkiego, co mnie otacza, i szczególnie zauważenie siebie. Zauważenie siebie w środku tych osób. No przeważnie, no ja tutaj mówię, że ja jako mama i większość mnie ogląda kobiet, czyli właśnie takich mam. Tak naprawdę życie rodziny, jakby centrum rodziny, tworzy się wokół matki. Tutaj to jest też archetypowo, to jest rola matki. W związku z powyższym, to jaka jest matka, jak się czuje, to będzie działać na resztę jej członków. I jeżeli matka, czyli ten trzon rodziny, ta osoba, która, ale w zasadzie to nie zawsze musi być matka, bo to można też zacząć czasem mieć zmiany od dzieci, wtedy to dłużej idzie. Zmiana od matki jest dużo szybsza, ponieważ idzie jakby przykładem, idzie na dzieci. Tutaj też moje webinary o tym, jak emocje matki wpływają na dzieci, ja myślę, że tam pomoże i wtedy zrozumiesz, że no po prostu ona jest najważniejsza, nie, że najważniejsza, ale taka ważna, jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany. No właśnie, ponieważ tak, kiedy jesteśmy w grupie ludzi, kiedy mamy relacje z innymi, czasami na te osoby nie pasują. Coś w nich nam nie pasuje, nie podoba się. Wolelibyśmy, żeby one robiły coś inaczej. No szczególnie mamy to z dziećmi, no z mężem też. I co się dzieje? Włącza się nam takie po prostu narzekanie, takie myśli: oj, znowu nie zebrał skarpetek, o, znowu muszę ja, oj, znowu tutaj ta kuchnia do pozbierania, zegary do pomycia i to wszystko, no nikt tego nie mógł wziąć, no nie mógł. I to tak nam, co się dzieje? Tak naprawdę, jeżeli tak sobie mówimy, jeżeli może teraz mnie słuchasz i zaczynasz się z tym utożsamiać, bo też no, to są rzeczy, które dotyczą wszystkich praktycznie rodzin. Jeżeli słyszysz takie rzeczy w tej głowie i one ci się tak jakby powtarzają i powtarzają i powtarzają, to nie jest nic innego jak po prostu zwykły jad, trucizna, która no zatruwa,
która zmienia twoje patrzenie na świat, sprawia, że no po prostu wszystko jest takie ciężkie, przygnębiające. I te dzieci no takie niepozbierane i te ich rzeczy niepozbierane i ten mąż taki też rozrzucony, skarpetki, on taki. To jest po prostu taki jad, który... I oczywiście można na tym budować, ale ja zawsze mówię tak, że jeżeli mnie słuchasz, jeżeli nie tam masz jakiś kontakt, czyli że chcesz to zmienić, do tej pory masz jakieś doświadczenie i to doświadczenie na pewno, w tym doświadczeniu na pewno też jest właśnie narzekanie. Więc ja mówię, a co ci szkodzi zmienić? Chcesz zmienić te skarpetki porozrzucane, te zabawki niepozbierane, te talerze niepowkładane do zlewo zmywaka? Więc po prostu zmień coś, zacznij zmieniać i najlepiej zacząć od siebie, jeżeli oni do tej pory tego nie zrobili. Na czym polega zmiana siebie? Polega na tym, że przestaję poddawać się tym myślom, które mam w głowie. O tym, że znowu, że ciężko, że bez przerwy i że to w ogóle bez sensu. Ja zawsze proponuję, to znaczy tak, zmiana naszych myśli jest trudna, to jest ciężko zmieniać. Warto na przykład zacząć zmieniać stan emocjonalny. Stan emocjonalny jest stanem, który jest bardziej trwały. Trzeba też, jest taki rozbieg, trzeba się do niego przygotować, później utrzymać ten stan i ten stan czasami odchodzi, ale wtedy to odchodzenie jest wolniejsze i stan emocjonalny się utrzymuje dłużej. W związku z czym, jeżeli mam myśli takie trujące, że ojejku, jakie to wszystko straszne i tak dalej, wystarczy, że zmienię sobie stan emocjonalny. Wtedy zaczną się zmieniać też moje myśli. Można to robić na różne sposoby, no, ale tutaj stan emocjonalny, zacząć zmieniać swoją postawę względem czy wobec tego, co mam, tego problemu, który mam, no bo te skarpetki będą, te kary będą, te talerze będą i po prostu dopóki te dzieci nie pójdą, dopóki to się nic nie zmieni. Ale ja mogę zmienić moje nastawienie do tego wszystkiego. Więc tutaj ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie zmienić nastawienie. Nie zmienisz myśli, to znaczy myśli też można zmienić. I tutaj warto łapać się na myślach, ojej, znowu narzekam, znowu sobie truciznę ładuję. I zmienić te myśli. Warto poszukać sobie takich rzeczy, które wyrzucają mnie z tego narzekania. Czyli to mogą być różnego rodzaju afirmacje. Też znasz na pewno moje podejście do afirmacji, ale w tym momencie powtarzanie sobie różnych rzeczy nie na zasadzie wymawiania, nie, że na przykład jestem spokojna, tylko że chcę zebrać na przykład te skarpetki czy te talerze, czy w ogóle skupiam się na czymś innym, na jakiejś innej myśli, to wtedy działa dużo lepiej. Dobra, dzisiaj się chciałam właśnie skupić na tym, że nasze myśli, nasze narzekania, to, że chcielibyśmy, żeby inni byli lepsi, inni i w ogóle fajniejsi, bardziej pomocni, to wynika z tego, że jest w nas mało też akceptacji. Do czego jeszcze to prowadzi? To znaczy, narzekanie też wychodzi z naszych potrzeb niezaspokojonych. Wychodzi z tego, że ja mam potrzeby niezaspokojone. Mam wartości. Tutaj ja o tym dużo opowiadam na kursie wartości, potrzeby wartości. Mam wartości, od których odchodzę. Albo od których odchodzę tak drastycznie, ale może troszeczkę odeszłam. Może są wartości, które są ważne, ale na przykład w danym momencie
danej sytuacji, znaczy sytuacji nie, bo wartości są bardziej takie stabilne, ale w mojej sytuacji na przykład życiowej obecnie, tam muszę sobie pozmieniać pewne wartości. Z wartości wychodzą nasze potrzeby. I jeżeli ja odchodzę od moich wartości, jeżeli moje potrzeby są niezaspokojone, będzie rosnąć we mnie niezadowolenie. Jeżeli nie będzie we mnie zadowolenia, czyli będzie we mnie niezadowolenie, będę jakby usprawiedliwiać to moje niezadowolenie wewnętrzne rzeczami zewnętrznymi. Jeżeli właśnie zaczynam szukać wtedy rzeczy na zewnątrz, żeby usprawiedliwić swoje złe poczucie wewnętrzne, swoje braki wewnętrzne. Do czego to prowadzi? Właśnie do niezadowolenia i zaczynam narzekać. Wchodzę w takie koło właśnie takiego narzekania, koło, no właśnie samozatruwania się. Dlatego ja na przykład zawsze zachęcam, żeby zacząć współpracę ze mną, czy w ogóle pracę nad wychodzeniem z jakichś tam problemów, z trudnych sytuacji, właśnie od określenia wartości i potrzeb. Kiedy się nauczę jakby działać na wartościach i na potrzebach, jakby balansować między nimi, żonglować nimi bardziej, to tym samym wszystko się mi stanie, po prostu uzyskam jasność w moim życiu. Dzisiejsza, no w ogóle dynamika rodzinna, rodziny, to co się dzieje jest tak szybkie, tyle rzeczy się zmienia, no dzieci też rosną, przyjaźnie, aktywności i tak dalej, że zaczynamy tracić jasność. Jeżeli tracisz jasność, będzie ci łatwiej zatruwać się. Dlatego na przykład warto określić sobie wartości, żeby wyjść z tych wartości, żeby już mieć pewną jasność. I wtedy idziemy jasno do celu. Jest to takie jakby osadzenie swoich fundamentów, osadzenie siebie na mocnych nogach. Później można szukać jeszcze innych rzeczy, pewnie tam wszystko można przepracować, ale najważniejsze jest właśnie to takie pewne staniecie. A, dobra, że ja potrzebuję pewnych rzeczy, żeby być zadowoloną, żeby było dobrze i wtedy nie będę potrzebowała tego szukać w innych niezadowolenia. Nie będę potrzebowała szukać właśnie tych skarpetek, nie będę potrzebowała talerzy, żeby one mnie denerwowały. No, nie będzie wtedy tyle narzekania. I ja na przykład zachęcam do jakby teraz będą święta za niedługo, właśnie do takiego spojrzenia na siebie i przestania na przykład narzekania. Zobaczenia, bycia bardziej zadowoloną, określenia siebie, no ale przede wszystkim właśnie tego narzekania, zobaczenia, ile ja narzekam i co mogę z tym zrobić, jak mogę zacząć wprowadzać zmiany. Pamiętaj, że zawsze to jest proces i nigdy nie potrwa jednego dnia, czy dwóch dni. Nie będzie nigdy takiego efektu wow, zaraz. Znaczy bardzo często jest, bo tutaj nagle coś wychodzę, doświadczam, ale później jest znowu powrót na stare, do starych nawyków. I znowu trzeba wracać do tego, co było fajne, co było nowe, co chciałabym, żeby było w moim życiu. Dobrze. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, zostaw lajka, podziel się nim, zasubskrybuj kanał. Na dole zostawiam Ci link, jeżeli chcesz umówić się na bezpłatną rozmowę albo jeżeli chcesz skorzystać właśnie z kursu wartości potrzeb. Na razie, na teraz. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa.